Ewolucja flipów od początku ich powstania robi wrażenie. Ale czy różnica pomiędzy tym a poprzednim modelem jest faktycznie taka znacząca? Na pewno coś niecoś tam wizualnie się zmieniło. Przede wszystkim to jest lifting, który ma dopasować flipa do obecnych krzyków mody w technologii. Zatem doszło do spłaszczenia bocznych krawędzi, ale zaznaczam, nie są one ostre, przez to telefon leży przyjemnie w dłoni. Jest to kompromis. Podobnie jest z korpusem urządzenia. Na dwóch połówkach znajduje się szkło Gorilla Glass Victus Plus z wykończeniem satynowym, zatem bardzo przyjemnym w dotyku. Takie rozwiązanie pozwala też ograniczyć palcowanie obudowy i ona się tak naprawdę tam nie brudzi, czego nie można powiedzieć o czarnej przestrzeni nad małym ekranem. Brud zbiera się przede wszystkim wokół dwóch wystających aparatów, co jest trudne do doczyszczenia. Samsung postawił na większą personalizację urządzenia, łącząc flipa z linią Bespoke. W związku z tym można dobrać wiele kolorów do flipa. Będzie on co prawda 100 zł droższy i można go zamówić tylko przez konfigurator na stronie Samsunga i do tego czas oczekiwania to nawet 6 tygodni. Nie można nie powiedzieć w tym momencie o ergonomii. Flipa 4 w kieszeni nie czuć, zajmuje mało miejsca i jest bardzo kompaktowy po złożeniu. Do tego po poprzedniku odziedziczył on wodoodporność zagwarantowaną certyfikatem IP68. W świecie składaków dalej jest to wyjątkowe. Oczywiście najbardziej interesujący w tym wszystkim jest zawias. Samsung deklaruje żywotność 200 tysięcy złożeń. Trzeba pamiętać, że testy laboratoryjne lub w powtarzalnych warunkach to nie jest realne życie, gdzie w grę wchodzi przechowywanie, brud, pyłki wchodzące w telefon, temperatury itd. Warto zatem o takie mechaniczne cudo dbać jak tylko się da. Mechanizm stawia większy opór niż w poprzedniku, co daje większą stabilność konstrukcji. Prawdziwą żywotność ekranu jednak poznamy dopiero za kilka miesięcy, kiedy będzie można porównać liczbę wadliwych egzemplarzy względem poprzedniej generacji. Tak czy inaczej, Flip 4 sprawia wrażenie solidniejszego niż Flip 3. Na papierze ekran się nie zmienił i jest to prawdopodobnie ta sama jednostka, która ma przekątną 6,7 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Jest to wyświetlacz Foldable Dynamic AMOLED 2X odświeżany w 120 Hz. To co na pewno się poprawiło to folia, która pełni funkcję szkła ochronnego na wyświetlaczu. Z nią wiążą się dwie sprawy: wytrzymałość i przepuszczalność światła. Wytrzymałość jest o niebo lepsza, bo obecnie nawet naciskając paznokciem na tę powierzchnię nie pozostają ślady jak w poprzednich generacjach. Zatem jest to folia, która jest twardsza i może grubsza? Oczywiście dalej jest to folia, więc twardsze materiały ją zarysują, także spokojnie z tym entuzjazmem. Pod kątem jasności w ostrym słońcu mam wrażenie, że poprzednik lepiej sobie radził w tych skrajnych warunkach. Może ta folia jest grubsza i sobie przez to przepuszcza światło niż w poprzedniku? Nie wiem, a wiadomo, że folie mają inne cechy przepuszczalności niż szkło. Kolorystycznie i całe wizualne aspekty są bardzo dobre i do tego doczepić się nie mogę. Z folią wiąże się w sumie jeszcze jedna sprawa, która zahacza o kwestię gamingu. Palec po niej tak płynnie i dynamicznie nie porusza się jak po szkle, więc to nie jest idealny sprzęt do gier, w których każda dziesiąta część sekundy jest ważna. Flipa trzeba traktować dalej jako smartfona lifestyle'owego. Zatem drugi ekran. Jego parametry również są takie same jak w Flip 3. Ma przekątną 1,9 cala i jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus Plus. Samsung dodał więcej personalizacji do okładkowego wyświetlacza. Jest więcej zegarów, schematów do wyboru oraz widgetów. Muzyka, pogoda, sterowanie słuchawkami Buds 2 i jeszcze kilka. Można odpowiadać głosowo na wiadomości lub schematycznymi odpowiedziami, które są zaszyte w systemie, co jest konsekwencją tego, że w wielu sytuacjach nie trzeba otwierać telefonu. To jest wygodne, ale dalej pamiętajcie i traktujcie ten panel jako ekran podglądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby on mógł posłużyć jako podgląd do robienia sobie selfiaków z poziomu, no właśnie, okładki. Wystarczy dwa razy nacisnąć na włącznik i mamy dostęp do trzech trybów: auto, wideo i trybu portretowego dla każdego obiektywu, więc i tego szerokokątnego. Ten wyświetlacz również może służyć jako podgląd dla osoby fotografowanej. To jest przydatne, bo osoba pozująca może wiedzieć w czasie rzeczywistym, jak wygląda w kadrze i co ewentualnie może poprawić. Mała rzecz, a wiele osób ucieszy. Z minusów czytelność tego ekranu w ostrym słońcu mnie nie zachwyciła. Składaki Samsunga w przeciwieństwie do linii S w Europie występują z procesorami od Qualcomma. Z
Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej do nas zawitał, więc najwydajniejsza obecnie jednostka. Maksymalnie rozpędza się rdzeń do 3,19 GHz, ale to oczywiście temperatury pewnie Was najbardziej interesują. Jest naprawdę bardzo dobrze, muszę przyznać. Telefon robi się owszem cieplejszy w okolicy aparatów i to niekoniecznie mowa o czasie grania, ale dalej jest to jak na flagowca bardzo spoko zachowanie. O średnim przystosowaniu do gier, o którym mówiłem wcześniej, świadczy też to, że w niektórych tytułach pojawiają się paski po bokach ekranu. Do wyboru macie 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej bez slotu kart pamięci, a pamięć RAM jest stała i wynosi 8 GB dla każdej z tych wersji. O systemie nie będę dużo mówić, bo tutaj zmian tak naprawdę nie ma. Jest Android 12 oraz nakładka One UI 4.1. Powiem zatem o tym, co nietypowe, a więc funkcji gładzika i myszy dla wybranych aplikacji. Nie do końca rozumiem tego zastosowania, ale składając telefon do kąta prostego, można wywołać panel sterowania. Duży, długi wyświetlacz wspiera pracę dzielonego ekranu. Dwa prostokątne widoki aplikacji sprawdzają się w tym wypadku. Dynamika pracy jest bardzo dobra, nic się nie przecina, przy tej wydajności w sumie nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego scenariusza. System możemy odblokować na dwa biometryczne sposoby. Skaner linii papilarnych, jak to we flipach, jest dosyć wysoko na prawej krawędzi, bo oczywiście w miejscu zawiasu nie mógł się on znaleźć. Skaner reaguje szybko, nie myli się i powiem Wam, że po korzystaniu ze swojego Folda 3 przekonałem się do tego rozwiązania, a zawsze byłem bliżej skanerów podekranowych. Samsung poprawił rozpoznawanie twarzy i po otwarciu klapki bardzo szybko smartfon otwiera nam wrota do systemu, rozpoznając nasze oblicze. W końcu biometria jest równa i bardzo dobra. Dwa słowa o komunikacji. NFC 5G obecne. Dobre wskazania GPS oraz klarowne rozmowy telefoniczne również. Z pracą w sieci Wi-Fi i LTE również problemów nie miałam, także wszystko gra i niemiłych zaskoczeń nie było. Niespodzianki też nie ma z brakiem jacka 3,5 mm, także trzeba się posiłkować przejściówką, której oczywiście nie ma w zestawie. Na słuchawkach przewodowych Flip gra bardzo dobrze, ale nie jest to na pewno moja czołówka ulubionych smartfonów. Scena nie jest tak szeroka, jakbym sobie życzył. Pełnej przestrzenności nie da się wymusić w ustawieniach, ale za to dźwięk jest równy i przyjemny dla ucha. Na słuchawkach Bluetooth Flip już wyróżnia się na tle konkurencji, bo bezprzewodowo dźwięk jest szlachetniejszy niż w wielu innych smartfonach. Mamy tutaj głośniki stereo, ale jestem mocno zdziwiony, jak prosto można stłumić palcem tego głównego krzykacza. Czegoś takiego we flagowych Samsungach dawno nie widziałem. Głośność maksymalna jest normalna, nie wyróżnia się to na pewno. Zmienił się główny aparat, który ma 12 megapikseli i jest tym samym co w zeszłorocznym Z Fold 3. 12-megapikselowy również jest szeroki kąt. A główna matryca jest optycznie stabilizowana. Po cichu liczyłem, że ta generacja już dostanie tyle obiektyw, ale niestety nic z tych rzeczy. Jest tu tylko 10-krotny zoom cyfrowy, od którego wyjątkowo zacznę. Tak jak dwukrotny zoom jest dla 90% osób wystarczający, ale już można zauważyć początkowe szumy, nawet w dobrych warunkach. 4-krotne przybliżenie to wyraźny spadek detali nieadekwatny dla tej półki cenowej. Powyżej tego przybliżenia już bym sobie darował spoglądanie na zoom. Zdjęcia za dnia, jak na Samsunga przystało, mają bardzo dobrą dynamikę i celny HDR. Niestety, ale na bokach kadru bywa mocno nierówno i czasem obraz nawet za dnia jest tam rozmazany bądź pojawiają się szumy. To duże zaskoczenie, tym bardziej, że jest to powtarzalna tendencja. Kolory są ładne, praca z prześwietleniami świetna, ale przy wspomnianych błędach spory niesmak pozostaje, szczególnie na tym poziomie. Szeroki kąt jest spójny kolorystycznie z głównym oczkiem, to pozytywne. Jest też bardzo dobra jasność i dynamika, także pod tym względem te zdjęcia mogą się podobać. Boki kadru bywają kapryśne. Zobaczcie tutaj na zieleń, jaka linia odcięcia powstała i jak zmieniły się szczegóły. Świetnie działa tryb nocny zaszyty w automacie. Tak naprawdę w 9 na 10 przypadków można na nim polegać, a nie trzeba się przyłączać między trybami, przyspieszając cały proces robienia zdjęć. Szeroki kąt nocy potrzebuje dłuższego naświetlania, ale rezultaty są bardzo dobre. Nie ma gubienia detali w cieniach, to czego nie da się rozjaśnić jest pozostawione w naturalnych czerniach. Jest też ostro. Główne oczko radzi sobie znacznie lepiej. W trybie nocnym w totalnej ciemności potrafi zrobić tego typu zdjęcia, więc super sprawa. Szkoda, że Samsung nie padł na pomysł trybu np. astronocnego do fotografii nieba, bo Flip może być naturalnym statywem dla siebie i naświetlanie po kilku minutach na pewno w jego przypadku mogłoby mieć sens.
W szarówce automat już wyciąga wystarczająco światła i przy niekorzystnych warunkach jest fajnie. Wiadomo, nie jest to poziom S22 Ultra, ale i tak jest bardzo dobrze. Filmy nagrywane są w 4K z bardzo dobrą stabilizacją obrazu, którą możecie teraz podziwiać. W trakcie nagrywania można przyłączać się na szeroki kąt, co też jest na plus. Sprawdziłem również slow motion, które w dobrym oświetleniu wypada przyjemnie dla oka, ale oczywiście nie jest to już 4K. Z filmami Flip 4 radzi sobie dobrze. Czy tak samo będzie selfie? Jak się da, to korzystajcie z ekranu okładki i głównego obiektywu. Rezultaty będą znacznie ciekawsze. Domyślnie Samsung przycina główny widok, żeby mieć tryb pseudo-szerokokątny. Wycięcie tła jest celne w trybie portretowym, ale trochę ostrzej chciałbym, żeby było w kadrze. Detali za to jest wystarczająco. Baterię specjalnie pozostawiłem na koniec, bo to z nią najwięcej problemów miał Flip 3. Mimo że smartfon nie zwiększył swoich rozmiarów, to bateria urosła z 3300 mAh do 3700, ale oczywiście optymalizacja była tutaj najważniejsza. Po swoich testach mogę śmiało powiedzieć, że Samsung odrobił pracę domową i czas pracy na jednym ładowaniu oscylował mi między 4 a 5 godzin pracy na ekranie. Moim zdaniem to bardzo dobry wynik, pozwalający cały dzień przetrwać bez kontaktu z ładowarką, której dodam, że nie ma w zestawie. Poprawiono ładowanie z 15 do 25 W, co dalej jest niską wartością, a pełne ładowanie trwa około 88 minut. Szału nie ma nawet w okolicznościach tak małej baterii. Jest to również ładowanie indukcyjne o mocy 15 W. Flip 4 ma również ładowanie zwrotne do dzielenia się energią z innymi urządzeniami, ale pamiętajcie o wielkości tej baterii, także z tym to nie szarżujcie. Tak jak w tamtym roku miałem faktycznie dosyć poważne obiekty do Flipa 3 ze względu na baterię, tak w tym roku mogę śmiało powiedzieć, że pomimo niewielu zmian względem poprzednika, ta jedna najważniejsza dokonała się. Szkoda mi tylko, że Flip 4 nie jest w tej samej cenie na sam początek co zeszłoroczny model, ale wiadomo w jakich czasach przyszło nam obecnie żyć. To wszystko, co powinniście wiedzieć na temat Z Flip 4. Niebawem będzie Z Fold 4, także zapraszam już teraz na ten odcinek. Do zobaczenia.